mamy papieża. 38 lat temu ten głos z Lodzi Watykańskiej, któremu przewodniczył dziekan Kolegium Kardynalskiego, eminencja Felicia, ogłosił świat: mamy papieża. Było to 16 października 1978 roku. Bądź pozdrowiona w złocistym diademie, Matko Boża Śnieżna, Królowa Lodzi, która od 3-4 stuleci świadczysz tutaj szczególną swoją obecność. Bądź pozdrowiona, Maryjo. Witaj, umiłowany Ojcze Święty, który nazwałeś się Totus Tuus, sługą Maryi. Cieszymy się, że jesteś pośród nas. Obejmuję braterskim pozdrowieniem fatimskie dzieci, które tak ofiarnie od tylu dni, tak jak Lewkowa Danielia, przychodzą na to święte miejsce, aby czuwać z Matką Jezusową. Witam Cię, droga Łucjo. Pozdrawiam Cię, drogi Franciszku. Okazuję Ci ojcowską duchową miłość zacna Jacynta i wybracia w posłudze prezbiteratu. Bądźcie pozdrowieni. Wyrażamy ogromną radość, że dzisiejszej liturgii przewodniczy najdostojniejszy ksiądz prawat, pasterz Kościoła Jarosławskiego, ksiądz dziekan Jan Jakuski z Papusiaka. Również raduje nas obecność dostojnych prezbiterów różnych stopni hierarchicznych i godności. Na czele z naszym umiłowanym księdzem prałatem, wielkim rzecznikiem i promotorem kultu maryjnego, tak oddanemu tej sprawie na śmierć i życie wraz z pozostałymi współpracownikami i koncelebrantami. Jakże nie cieszyć się liturgiczną służbą ołtarza, tak licznie zgromadzoną mimo wakacji. A cóż powiedzieć o tych aksamitnych głosach z holi parafialnej, która nam towarzyszy każdego wieczoru na Lewie Jasnogórskim. W imieniu kustosza najserdeczniej witam i pozdrawiam naczynia wybrane, wielebne siostry zakonne, które w miarę swoich możliwości i czasu są z nami. Mógł wam zadbać te kwiaty kwitnące na Bożej Łące. Cieszymy się, że jesteście. I wszystkich tu obecnych, parafian i tych, których chcielibyśmy nazwać gośćmi, chociaż mamy jednego ojca, jesteśmy we wspólnym domu. Bądźcie pozdrowieni. Habemus Papa dziś może nie potrafi jak kardynał Felici, ale tym moim skromnym głosem oznajmiam: mamy papieża! Zaklaskajmy mu raz jeszcze. Niech się cieszy w niebie. On patrzy na nas. Z tego i tamtego wyszedł. Jest pośród nas. Bardzo ładnie. Mógł wam zapłacić. Od dzisiaj w naszej wspólnocie jarosławskiej pozostanie już, myślę, że na zawsze, do końca, w znaku relikwii krwi ten umiłowany pasterz wzięty z gór pod Beskidy, a zaprowadzony tam na Górę Watykańską, Jan Paweł II. Od tego dnia kolegiata jarosławska po 3 latach koronacji ma
Jezusowej złotymi włoskami wpisuje w karty historii nowego parafianina. Dziś o jednego parafianina więcej. Czy ksiądz proboszcz obecny już zdążył wpisać, czy to uczyni dzisiaj? Uczyni to dzisiaj słusznie, za co mu dziękujemy, kiedy dokona tego wpisu. Postawmy więc pytanie, co to znaczy habemus papam? Żeby na to pytanie odpowiedzieć, rozważymy krótko dwa wątki. Pierwszy, jaka nauka płynie z obecności świętego Jana Pawła II wśród nas? I drugi, co to znaczy, że te relikwie, czyli jego osoba, jest dla nas pewnym zobowiązaniem. Te dwie sprawy. A więc jaka jest nauka płynąca, że dzisiaj powiększył naszą wspólnotę Jan Paweł II? Ja bym ją ujął krótko, w czterech słowach. Crux, czyli krzyż, hostia, ofiara, po trzecie Virgo, Maryja i po czwarte familia. Dlaczego te cztery filary jego osobowości podkreślam? Bo ja je dostrzegam w tym oto przepięknym relikwiarzu, który został przed chwilą wniesiony. Widzimy go, popatrz. Dominuje krzyż. Jan Paweł II reprezentował chwałę cierpienia. Jego pontyfikat był cudowny, ale ukrzyżowany. On nie tylko nosił, jak każdy biskup Rzymu, krzyż na piersi. To jest normalne, znak zewnętrzny. Ale on duchowo na tym krzyżu zawisł. Znamy jego życie. Przeżył całą pełnię tajemnicy chwały Chrystusa, ale też jego męki. Jego pontyfikat był włączony w mękę i w śmierć Chrystusa. W 1994 roku podczas Angelus Domini, bardzo osłabiony kuracją w klinice Gemelli, wypowiedział słowa, cytuję: właśnie, że rodzina jest zagrożona, rodzina jest atakowana, papież musi cierpieć, aby każda rodzina i cały świat ujrzał, że istnieje Ewangelia, rzecz można wyższa, tak zwana Ewangelia cierpienia, którą trzeba głosić, by przygotować przyszłość. Trzecie tysiąclecie rodzin, każdej rodziny i wszystkich rodzin. Bóg ugotował sobie białego pasterza przez to, że go upodobnił do cierpienia swojego Syna. Włócznia, która przebiła Chrystusa i gwoździe ukrzyżowania dotarły do samego serca Jana Pawła II. Papież Wojtyła pokazywał, że nie ma owocnego życia, bez udziału w krzyżu Chrystusa. Kiedy przed wyborem na papieża krakowski kardynał przyjechał do Rzymu, zresztą bardzo często się zatrzymywał u swojego przyjaciela, kardynała Desmura w Watykanie. On tam mieszkał na stałe. Pochodził z diecezji kieleckiej. Tenże kardynał Andrzej zastawał swego przyjaciela bardzo często leżącego krzyżem nocą na zimnym marmurze w
jego kardynalskiej kaplicy. Podpatrzył go przyjaciel Desco na adorację do świtu, nie śpiąc. I dlatego zaniepokojony przyjaciela kardynał Desco usuwa marmur posadzki, kładzie drewnianą podłogę, by jakby ulżyć temu ukrzyżowanemu Ojcu Świętemu. Myślę, że sobie zapamiętacie. Krzyż będzie wam przypominał ten relikwiarz. Po drugie, z krzyżem wiąże się Eucharystia. Boże, który zostawiłeś pamiątkę swej męki i śmierci właśnie w białej chostii. Być na kolanach przed Bogiem to nade wszystko być na kolanach przed Jezusem Eucharystycznym. Dla Jana Pawła msza święta była sprawą najważniejszą, najświętszą i stanowiła centrum jego życia każdego dnia. Ona się wiązała z miłością do Jezusa ukrzyżowanego, bo przecież Eucharystia to jest też taki duchowy krzyż, tam jest męka, śmierć i zmartwychwstanie. I dlatego ona była dla niego najważniejsza. Trudno w tej chwili robić i nie chciałbym tutaj mówić o sobie jakieś wynurzenia, kiedy go podpatrywałem na Watykanie, w Rzymie, kiedy go obserwowałem na innych celebracjach. Powiem tylko jedno. To było prawdziwe uczestnictwo w tym największym cudzie świata. Mianowicie on był mistykiem. On naprawdę uczestniczył w tym cudzie. Stawał się białą, niepokalaną hostią, a do kielicha z krwią wlewał własną kroplę krwi. Dla niego to było najważniejsze. O tym cudzie przyjdzie czas, że jeszcze powiem, jak do czego. Popatrzmy dalej. Trzecia cecha Maryja. Tam jest napis Totus Tuus, cały Twój Maryjo. Przecież on dzisiaj chce powiedzieć przy fatymskich dzieciach, że to ona zmieniła tor kuli, która miała go zabić 13 maja 81 roku na placu świętego Piotra w Watykanie. Dlatego w rok po zamachu, mając świadomość czerwonej kropli krwi na białej sukannie, którą zawiózł Jan Paweł w duchu wdzięczności, złożył tam złotą różę. Proszę spojrzeć na waszą różę. Taka sama prawie, może tylko troszkę mniejsza. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. To by trzeba było księdza proboszcza teraz przeegzaminować, ale tego nie zrobię, bo czas biegnie. Ona coś mówi. To są te konotacje, które dzisiaj dostrzegamy. To właśnie on tam przed jej pięknym obliczem z wieńcem nóż w ręku. Mamy tu stołysz. Widzicie? Przed dziećmi fatyńskimi. Z imieniem Maryi na ustach, z pozdrowieniem anielskim i z pieśnią dziękczynną w sercu. Ukląkł i tam się modlił. Opowiada sekretarz Jana Pawła, obecny metropolita polski Mokrzycki, iż na zakończenie każdego dnia około 22:30 Ojciec Święty zawsze szedł do prywatnej kaplicy, krótko się modlił, nastawiał ucho w kierunku alt, które dzielą Polskę od tej właśnie krainy litalskiej, i tam śpiewał w tej kaplicy apel, jak my to czynimy każdego dnia, a później szedł do pokoju. A więc to jest ta trzecia cecha. I wreszcie czwarta. Papież rodziny. Drodzy moi, nie ma ślepych praw, powie nowi, czyli przypadek. Macie, daj Boże, w niebogo sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodziny.
I właśnie do tej królowej rodziny dzisiaj dołączył Jan Paweł II, określany rzecz jasna papieżem rodziny. To wy to wiecie. Ja tego nie będę udowadniał, bo to trzeba byłoby parę dni o tym mówić. Powiem tylko tyle, że rodzina leżała w centrum jego zainteresowań. Była czymś najważniejszym. Niech symbol tych dwóch rąk na katedralikiarze połączonych będzie symbolem tej prawej i tej lewej ręki każdego z nas i każdego małżeństwa. To takie wymowy. I tu można to dostrzec. Wiemy, że papież bardzo wiele pracował na rzecz rodziny. Zwłaszcza dzisiaj, kiedy się chce rozbić jej dozgonność, sakralność, jedyność, świętość. Kiedy ona przeżywa tyle zagrożeń. Dla niego rodzina to była komunią personalną. To znaczy, to była wspólnota osób. I trzeba powiedzieć, że papież rodziny, wskazując na rodzinę jako podstawowe środowisko wychowawcze i wychowujące, wskazał zasadniczą familializm absolutio i w liście do rodzin cztery takie podstawowe funkcje. Myślę, że będziecie do tego wracać i będziecie medytować nad tym. Według papieża rodziny pierwsza funkcja, rodzina szkołą bogatszego człowieczeństwa. Druga funkcja, rodzina wspólnotą służącą życiu. Trzecia funkcja, pierwszą i podstawową szkołą uspołecznienia. I czwarta, kolebką i najskuteczniejszym narzędziem humanizacji i personalizacji społeczeństwa. I tu jest cała teologia rodziny, o której tyle pisał, tyle mówił i o co tak bardzo zabiegał. Więc nie dość, że macie królowe rodziny, że macie papieża rodziny, który, jak wiemy, na podstawie biura postulacji najwięcej łask, znaków działo się za jego wstawiennictwem, ale właśnie w obszarze rodziny, zwłaszcza małżeństw niepłodnych. To jest właśnie bardzo charakterystyczne w Wojtyły, że wiele łask ludzie różnych otrzymują, ale ich dominantą to przede wszystkim cuda w rodzinie. Drugi wątek już bardzo krótko. Co to znaczy? Habemus Papam. To znaczy, że jego obecność wśród nas jest pewnym zobowiązaniem. Relikwie. To jest ten kairos, ten znak, który trzeba odczytać. Bo każdy znak liturgii coś przypomina, uobecnia i zobowiązuje. Dlatego te doczesne szczątki Jana Pawła przede wszystkim nas inspirują do naśladowania jego osoby. Drodzy moi, zobaczcie jeszcze, żeby nie przyciągać, już ku końcowi dobiegam, inny jeszcze splot dzisiejszych wydarzeń. Przed chwilą ksiądz Dariusz z Radomia, kuli biskupiej, bo tam pracuje, cieszymy się, że też jest wśród nas, odczytał przypowieść o dwóch skarbach, tym ukrytym w roli i o drogocennej perle. Myśmy to rozważali w niedzielę, ale również liturgia przewidziała to na dziś. Myślę, że ani ja, ani ksiądz proboszcz, byśmy nie wymyślili takiej jakże bardzo korespondującej przypowieści z tym dzisiejszym skarbem, który otrzymaliśmy, tym skarbem w roli, tym wspaniałą, drogocenną perłą, jaką jest Ojciec Święty. Przeszczekałem, że nie możemy tego materializować, bo Ojciec Święty już ma przemienione ciało jako święty, w
ciało. Modlić się tylko o zbawienie duszy, to jest za mało. Cały człowiek bierze się go pod uwagę. Ale tu chodzi o ten duchowy wymiar. Żeby nie materializować, nie personalizujemy. To znaczy, że Ojciec Święty jako osoba już przemieniona jest w innym świecie komunią sanktorum i On będzie się z nami spotykał. Personalizacja. To jest najważniejsze. To jest ten skarb, który dzisiaj zostanie tutaj wkopany w te kolegiaty. I tutaj będzie jako ta perła, do której będziemy się zwracać i będziemy poszukiwać. Kończąc, święty papież nie chce od nas oklasków, chociaż dzisiaj się ucieszy. On chce więcej od nas, byśmy się od niego uczyli, jego słuchali i naśladowali. W czym? Powtórzymy. W krzyżu, w Eucharystii, w życiu Matki Boskiej, czyli jego maryjności i w rodzinie. Te cztery filary. A jak zapomnicie, jak tu kiedyś może jeszcze przyjadę, to was tego przepytam. Gdybyście w ogóle zapomnieli, to wtedy popatrzycie na relikwiarz i on wam te cztery filary tej duchowości będzie przypominał i niech tak czyni do końca świata. To właśnie znaczy,